Kochani, chwała Jezusowi. Przynoszę pozdrowienia ze zboru w Filadelfii, ze całej Rady Starszych, od całego Kościoła. Tak dzisiaj, przychodząc do Bożego Słowa, myśmy się z tym Tymoteuszem nie umawiali, co o czym będzie mówił. On mówił o próbach też na samym początku, a ja jakby bardziej chcę wejść właśnie w ten temat próby. Myślę sobie, że historia, którą chciałbym przeczytać, też jest taką historią, którą często się używa do szkółki. Jest bardzo prosta, ale ja wiecie, kocham to w Bożym Słowie, że ona jest prosta, za jednym razem też głębokie. I czasami przez te proste historie wydawałoby się takie, no co tu więcej można jeszcze powiedzieć, co tutaj jeszcze więcej można wyciągnąć z tego fragmentu. Ja sam odkrywam to, że czasami w pewnym miejscu, w którym się znajduję, czytam pewną historię i pewnie niejedno z was też to odkrywa, że to słowo ma głębie, że to słowo na nowo nas dotyka i zaczynamy widzieć nowe rzeczy, a przede wszystkim przemienia nasze serca, daje nadzieję i siłę. I myślę sobie, że to słowo też, kiedy sobie je czytałem, wcale nie myślałem o kazaniu w tym momencie, kiedy je czytałem, tylko bardziej przeżywałem sam trudny czas, bardziej związany z pracą, z rzeczami, które wykonujemy i tak pytałem do Boga, czemu przez to przechodzę. I Pan Bóg, kiedy dał mi to słowo, tak pokazał mi, że to nie przychodzę tylko dla siebie, ale też, żeby z innymi się móc dzielić. I chciałbym, jeśli mamy Boże Słowo, żebyśmy sobie otwarli Ewangelię Mateusza, 8 rozdział, od 23 wersetu zaczniemy czytać. Jest to dosyć krótki fragment, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się i weszli w głębie tego słowa. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego i oto nawałnica wielka powstała na morzu, także fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podeszli do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. On rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatr i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się i mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne? Taki króciutki fragment. I czytamy o tym, że tak bardziej przybliżając nam historię, wcześniej Pan Jezus nauczał, jeszcze wcześniej uzdrowił trędowatych, teraz siada na łódź i przeprawia się na drugą stronę. Całość dzieje się na jeziorze Genezaret, czyli jezioro Genezaret to jest takie jezioro, które w najgłębszym miejscu ma około 48 metrów. Poniżej poziomu morza znajduje się 210 metrów, co sprawia, że no, będąc tam, przy dosyć obecnie nawet dzisiaj panuje tam temperatura, sprawdziłem sobie 20 stopni. A więc przyjemnie powiedzielibyśmy, no co to za morze, co to za jezioro, co to za akwen wodny, że może być na nim jakieś niebezpieczeństwo. Ale problem z tym jeziorem bywa taki, że on otoczony z zachodniej strony jest dolinami, górami, dolinami, takimi miejscami, przez które tworzą jak gdyby taki tunel wentylacyjny. Kiedy zachodni wiatr zaczyna wiać, to wiatr osiąga tam bardzo skrajne prędkości i pojawiają się na tym morzu nawet w dzisiejszych czasach, taki sztorm nawet niedawno był w tej okolicy, jak sprawdzałem, tak wielkie sztormy, że fale potrafią sięgać nawet do 4-5 metrów na tak małym akwenie. Po prostu ciąg powietrza, który powstaje z zachodu, powoduje, iż fale powstają bardzo duże i staje się to jezioro bardzo niebezpieczne, szczególnie dla mało doświadczonych żeglarzy. Dodatkowo chciałbym, żebyśmy pamiętali, że Izrael to nie jest kraj i to nie są ludzie, którzy kochają żeglugę, chociaż to nie znaczy, że nie pływają. Wiemy, że z Panem Jezusem są rybacy, którzy znają to jezioro, którzy na tym jeziorze pracowali, którzy wiedzą, jak bardzo jest zdradliwe często to jezioro, a więc wsiadają do łodzi. Pan Jezus mówi, że mają się przeprawić na drugą stronę. Taka przeprawa trwa około 2-3 godzin, w zależności od tego, jak wielka to była łódź, jak wielu miała wioślarzy, czy można było korzystać z żagli, czy nie. Ale około 2 godzin trwało, zanim przeprawił się człowiek na drugi brzeg, maksymalnie do 3 godzin. Ale to, co pierwsze widzę, to jest to, że ten fragment zaczyna się takimi słowami, które często czytałem i jakoś przechodziłem nad nimi dalej. Tak, no, wsiadają do łodzi, ale napisane jest, że a gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie. To Pan Jezus siada pierwszy do łodzi. To Pan Jezus jest tym, który ich prowadzi, a oni idą za nim. I takie przyszło mi pierwszą rzecz, którą Pan Bóg mi pokazał i którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapamiętali i wynieśli z tego miejsca, że czasami pójście, że Pan Jezus nie będzie nas zawsze prowadził w miejscach, kiedy będzie przyjemnie i łatwo i miło.
To on doprowadził ich do tej łodzi, to on wprowadził ich do tej łodzi, oni poszli za nim. I czasami tak bywa w naszym życiu. Czasami dostajemy Boże Słowo, czasami idziemy za Bogiem i znajdujemy się w miejscu, w którym, kiedy, tak jak ci uczniowie, znaleźli się w miejscu burzy i byli przerażeni, byli przestraszeni, pomimo że wcześniej widzieli wiele rzeczy. To dodatkowo pogłębia strach to, iż to nie byli między nimi ludzie, którzy znali to jezioro. Byli pomiędzy nimi ludzie, którzy wiedzieli, co się dzieje na tym jeziorze, a pomimo to mieli strach, co pokazuje nam, jak bardzo wielkie było to zagrożenie. I to Pan Jezus ich tam wprowadził. Czasami dostajemy Boże Słowo, czasami dostajemy kierunek, który wiemy, że jest od Boga, ale znajdujemy się w miejscu, w którym zastanawiamy się, Boże, czemu tu jestem? Czemu, kiedy poszedłem za Tobą, to dalej doświadczam tak trudnych rzeczy? Wiecie, słowo dosłownie w oryginale, w języku greckim, które określa tą burzę, to jest seismos. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, nie jestem specjalistą od greckiego, ale to słowo oznacza, tak naprawdę jest używane do trzęsień ziemi. Jest częściej używane do trzęsień ziemi, do takich krytycznych sytuacji, niż do burzy na morzu. Czyli to pokazuje jeszcze bardziej, jak bardzo niebezpieczna była ta sytuacja. I myślę sobie, że czasami w naszym życiu też takie sytuacje przechodzimy, takie trzęsienia ziemi, takie, że wszystko nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, a przecież wiemy, że podążamy dobrą drogą, przecież poszliśmy za Jezusem, wybraliśmy tą właściwą drogę, kroczymy za Nim, a pomimo to jesteśmy na łodzi, którą, jak napisane jest w tym fragmencie, przykrywają fale. Czyli ostatnio też przeżywałem taki okres, zajmujemy się utrzymywaniem terenów. Wiecie, przyszła, powiedzmy, taka bardziej silna zima, i właściwie robiliśmy wszystko tak, jak trzeba, a pomimo to pewne rzeczy i tak nie wychodziły i przychodziły jakieś pretensje, skargi. Chociaż my mieliśmy jakby wszystko zrobione dobrze. I to powodowało stres i zadawałem sobie pytanie, Boże, co jest nie tak? Przecież robimy wszystko, jak najlepiej potrafimy. Robimy to, to jak najlepiej potrafię, a pomimo to widzę, że to nie wychodzi. I takie słowa, które do mnie dotarły, kiedy czytałem ten fragment, co robią uczniowie, oni idą do Jezusa. Oni idą do Jezusa, budzą Go, ale budzą Go, bo są w strachu, a Pan Jezus mówi do nich, że czemu się boicie? Czemu się boimy? Gdzie to jest takie, myślę sobie, no jak czemu się boimy? No przecież nie widzisz, co się dzieje dookoła? Dodatkowo śpisz, to pokazuje, jak Pan Jezus musiał być też zmęczony, że podczas takiej burzy, takiego sztormu dookoła był tak wycieńczony, że zasnął. Oni musieli go obudzić, te fale nie były go w stanie obudzić. Ta sytuacja, w której oni już widzieli koniec swojego życia dla Pana Jezusa, był tak wyczerpany, że spał. Ale to też pokazuje nam, że sytuacja dla Boga, nasza sytuacja, często nam tak bardzo dramatyczna, tak bardzo kryzysowa, wcale nie jest taka dla Boga. Bogu się nic nie wymkło spod kontroli. Pomimo, że to wygląda na to, że on zasnął, to tak naprawdę nic nie wyszło spod jego kontroli, a więcej mówi małowierni. Dosłownie w oryginale użyte jest słowo, które mówi o małej wierze, o wierze niskiej, o wierze takiej, wręcz byśmy powiedzieli, gdybyśmy używali tego oryginału, takiej zaniedbanej. To nasza wiara często prowadzi nas do miejsca, właśnie nasz brak wiary, do miejsca, w którym jest strach. Nie jest złe to, że się boimy. Nie jest też złe to, że są sytuacje, w których odczuwamy strach i nigdzie Biblia ani Pan Jezus nie mówi, że strach jest zły. Ale czasami źle określamy sytuację. Czasami nasza pozycja, w której się znajdujemy, nawet nasze doświadczenie, pamiętajmy to, co powiedziałem na początku, to, że tam byli rybacy, ludzie, którzy znali ten akwen, powoduje, że źle określamy to, w czym naprawdę się znajdujemy. Dlatego, że Boże perspektywa wyglądała inaczej. Oni byli z Synem Bożym na łodzi. Wiecie, ciekawe jest też to, że idziemy czasami do Boga. Przychodzimy w tych sytuacjach do Boga. Ale tak jakbyśmy mieli mieć pretensje do Boga, że właśnie giniemy. Że to, co się dzieje, przewyższa nasze możliwości. To, co się dzieje, przewyższa nasze oczekiwania, przewyższa to, co my myśleliśmy o danej sytuacji. I Pan Jezus mówi do nich takie słowa, że o małowierni, dlaczego się boicie? I wstał i zgromił to. Wstał i zgromił to i nastała wielka cisza. To
dlaczego się zdumiewali? Dlatego, że wiecie, dla Żydów w tamtym czasie ktoś, kto miał władzę, to co tu jest napisane nad morzem i nad wiatrem, to była jasna sprawa, że to może być tylko Bóg, a jednocześnie patrzą na człowieka. I myślę sobie, że docieramy do miejsca, w którym często my sami mamy ten problem. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, jesteśmy ludźmi, którzy znają Boga, wiemy bardzo dużo o Bożym Słowie, znamy je na pamięć, potrafimy zarecytować wersety, potrafimy je użyć w odpowiedniej sytuacji. Czasami jesteśmy tak bardzo schematyczni, że nie dostrzegamy tego, z kim mamy do czynienia. Czy oni dostrzegali, czy widzieli czy wcześniej coś takiego, że ktoś trędowatego uzdrawia? Czy widzieli coś takiego, że ktoś chorą wcześniej teściową Piotra także uzdrowił? Czy nie zapomnieli już o tym? Minęła chwila, wiemy, że to przeprawa trwała maksymalnie 2 godziny. No to ile minęło? Godzina, dwie? Dzień minął od uzdrowienia trędowatych? Może 2, nie wiem. Nie mamy dokładnie powiedziane, ile to trwało. Ale jednak zapomnieli już. W tej chwili przyszła próba, przyszło miejsce, poszli za Jezusem. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. A tutaj wbrew przeciwnie, wszystko się sypie i już zapominamy. Zapominamy o tym, co Bóg dla nas zrobił. Zapominamy, że On jest Bogiem, że On ma władzę nad całą naszą okolicznością. Zapominamy też o tym, co myślę, że jest bardzo ważne, że każda burza wreszcie się skończy. Często, kiedy przechodzimy przez burzę, to ciężko jest nam zapamiętać to, że burza kiedyś się kończy. Czy pamiętamy problemy sprzed roku albo sprzed 2 lat? Czy pamiętamy, jaki problem dokładnie mieliśmy 2 lata temu o tej samej godzinie, co dzisiaj tutaj? Nie pamiętamy, już żyjemy nowymi rzeczami. Nie pamiętamy, tak jak oni nie pamiętali tego, że niedawno Pan Jezus uzdrawiał trędowatych. Nie pamiętamy o tym, że Bóg coś uczynił w naszym życiu. Łatwo to nam ucieka gdzieś. Łatwo nam przyjąć tylko sytuację, która jest w tej chwili, problem, który w tej chwili się z nim zmierzamy, zapominając o tym, że On jest żywy i jest z nami na tej łodzi. To On nam kazał wsiąść do tej łodzi. Ta łódź, teologowie wiedzą, że werset, który to oznacza, oznacza i małą łódkę, i duży statek. To samo słowo oznacza w Grece te dwie rzeczy. I malutką łódkę rybacką, i wielki statek wojenny. Użyty byłoby to samo stwierdzenie, które jest użyte w tym fragmencie. I myślę sobie, że to jest taka kolejna rzecz, która jest głębią tego słowa. Dlatego, że to pokazuje, że Pan Jezus nam kazał też wejść w pewną łódź. Jesteśmy na łodzi, w kościele. I jako to całość, ale też jako braci, jako ci, którzy są obok nas dzisiaj, siedzą razem z nami. Kiedy jesteśmy w tej łodzi, nie jesteśmy tylko my i zagrożeni, ale jest z nami także Pan Jezus. Możesz wyjść i poprosić o modlitwę. Możesz przyjść i skorzystać z tego, czym jest naprawdę Kościół. Kościół to nie jest tylko budynek, Kościół to nie jest tylko miejsce, do którego przychodzimy w niedzielę, w środę, żeby pięknie zaśpiewać, żeby mieć dobry czas, żeby, nie wiem, się odprężyć i zapomnieć o różnych rzeczach. Nie, to jest miejsce, w którym ma się dokonywać zmiana. Pan Jezus nie przyszedł na tą ziemię tylko po to, żeby było miło. On nas prowadzi w miejsca, w których musimy się często zmierzyć ze swoimi słabościami, z własną niewiarą, z tym, co w nas często siedzi gdzieś głęboko. Bóg nie chce, żebyśmy nasze życie spędzali tylko cały czas od sukcesu do sukcesu, nie zmieniając nic w sobie, bo celem naszego życia nie jest tylko bycie, nie wiem, prowadzenie takiej cudownej Ewangelii, w której wszystko się udaje, ale celem jest upodobanie się do naszego Pana. On sam pracował do granic możliwości, do tego, że podczas tego sztormu on śpi. Tak jest wyczerpany. On sam, kiedy się modli, kiedy wie, co na niego ma przyjść, to jest napisane, że krew z potem jego się miesza. On płacze nad Jerozolimą. On przeżywa to, co prosi o swoich uczniów, żeby się ostali. Prosi też o nas, o Kościół. Tak łatwo nam zapominać o tym, kiedy przechodzimy przez burzę, kiedy wchodzimy na ten statek, idziemy za Panem Jezusem. To wszystko brzmi tak ładnie, tak duchowo, takie uduchowione jest. Brzmi, bym powiedział, nawet tak poetycko, wchodzimy za Panem Jezusem na tą łódź. Ale kiedy przychodzi sztorm, który wstrząsa naszym życiem, to już wszystko, ta poezja gdzieś ucieka. To zaczyna się codzienność, szare życie, to, że jutro musisz wrócić do problemów może, które dzisiaj zostawiłeś za sobą i o nich nie myślisz, ale to nie jest rozwiązanie. Pan Jezus nie powiedział, wiecie co, radźcie sobie z tą łodzią, radźcie sobie z tym wiatrem, przecież macie rybaka, chyba nie jednego. Wiecie, jak sobie poradzić, co trzeba zrobić.
Po co do mnie przychodzicie, jeszcze mnie budzicie? Tak Pan Jezus nie mówi do nas. Pan Bóg nie powie ci nigdy, że źle, że przyszedłeś. Pan Bóg może ci powiedzieć, tak jak do nich powiedział, że problem jest z waszą wiarą, problem jest z waszym strachem, problem jest z tym, że oczekujesz czegoś, czego w tej chwili nie powinieneś może oczekiwać. Ale Pan Bóg nie zostawia ich w tym miejscu. I to jest niesamowite w Ewangelii i w byciu chrześcijaninem, że Bóg nas nie zostawia. Bóg nie zostawia nas samymi z naszymi problemami. Nawet w tej wielkim sztormie, nawet w tym beznadziejnym miejscu, gdzie wydaje ci się, że już nie masz sił, nie masz wiary, wszystko już utraciłeś, przychodzisz do Jezusa, nie dostajesz po głowie tak naprawdę. Pan Jezus uspokaja, więcej jest napisane, że nastała wielka cisza. Pan Bóg może sprawić, że w twoim życiu nastanie wielka cisza. Że wszystkie okoliczności wokół ciebie się zmienią. Ale słowa, które on powiedział do nich, jakby w tym momencie, kiedy znowu nastaje cisza, wraca ten nasz charakter. Zapominamy o tym, co on powiedział im wcześniej. Zapominamy o tym, że on powiedział, że czemu się boicie? Czemu mamy małą wiarę? Gdzie powód tego jest? Myślę sobie, że to, co Pan Bóg chce nas uczyć, to jest też to, że my musimy pamiętać na to, kim jest Bóg w naszym życiu. Mamy wspominać to, co się działo w naszym życiu, z czego nas Bóg wyprowadzał. Nie wiem, czy pamiętamy, ale kiedy Dawid walczy z Goliatem, kiedy staje przed Goliatem i kiedy Goliat go obraża, albo kiedy wcześniej jeszcze mówi przed królem, że będzie się z nim zmierzał i kiedy wszyscy patrzą na Dawida i widzą, że nawet zbroja, na którą na niego ubrali, jest niewłaściwa, że on się w niej nie umie ruszać, ale on mówi takie słowa, że walczył wcześniej z lwem, walczył z niedźwiedziem i dał sobie radę. Ja wiem, że lew i niedźwiedź to nie jest Goliat, ale z drugiej strony to też nie jest byle jaki przeciwnik. Nie wiem, kto z was walczył z niedźwiedziem lwem, ja nie, ale nie chciałbym stanąć przeciwko ani jednemu, ani drugiemu. To już chyba nawet mi się wydaje, że ten Goliat bym wolał chyba przeciwko niemu stanąć niż przeciwko lwu czy przeciwko niedźwiedziowi. Widziałem kiedyś na żywo niedźwiedzia gryzli, to była olbrzymia bestia. Widziałem też niedźwiedzie, które żyją w tamtym regionie, to też nie są małe zwierzęta. Ale Dawid sięga do doświadczenia i nie mówi, że wiecie, no mam takie doświadczenie, że walczyłem z niedźwiedziami, no to wiem, jak mam walczyć. Ale on mówi tam, Bóg wyrwał mnie z ich ręki. On sięga do jakiegoś doświadczenia, ale z Bogiem. On sięga do doświadczenia tego, że Bóg wyrwał go z tych ręki i wyrwie go też z tego bezbożnika. Chociaż to jest trudniejszy przeciwnik, chociaż to jest przeciwnik, który jest doświadczony w walce, to Dawid sięga do swojego doświadczenia, czego my często nie robimy. Apostołowie nie zapominają w tym miejscu, że to jest człowiek, który uzdrowił z trądu kogoś przed chwilą. Z choroby, dla której w tamtych czasach nie było uzdrowienia. To nie było tak, że można było gdzieś pojechać do kogoś, nie wiem, zebrać pieniądze, wysłać go gdzieś i ktoś by go uleczył. Trąd był wyrokiem śmierci, był wyrokiem izolacji, był wyrokiem tego, że koniec. A Pan Jezus w tym miejscu, gdzie czytamy o tym zrobieniu, ten trędowaty mówi, że jeśli zechcesz, to będę czysty. I Pan Jezus mówi, chcę. I człowiek stał się czysty. Oni o tym zapomnieli. Tak jak my, tak jak ja często zapominam o tym, co Pan Bóg dla mnie uczynił. Więcej, Pan Bóg chce, żebyś był takim człowiekiem dla innych, żeby twoja odwaga, to nie była taka sztuczna odwaga, wiecie, no ja się nie boję. To nie o taką odwagę Bogu chodzi. Bóg w odwadze, gdzie Dawid nie powiedział, no wiecie, ja się nie boję tego bezbożnika, ja się nie boję tego Goliata, ja się nie bałem lwa, ja się nie bałem niedźwiedzi. Dawid mówi, że on się nie, że nie bał, ale ufał Bogu. To jest prawdziwa odwaga. Kiedy okoliczności i wszystko dookoła mówi ci, że powinieneś zwątpić. A ty mówisz, ufam ci, Panie, chociaż w moim sercu jest strach, chociaż w moim sercu nie ma dzisiaj rozwiązania, w mojej głowie pojawia się może milion rzeczy, jak się z tej sytuacji wydostać, ale ja ci ufam, wsiadłem za tobą do tej łodzi, idę za tobą, podążam za tobą. I to jest prawdziwa odwaga. To jest, myślę, odwaga, której dzisiaj Kościół potrzebuje. To jest odwaga, która powoduje, że ludzie, którzy są zgubieni w tym świecie, którzy przeżywają depresję, czasami nie znają rozwiązania na swoje życie, którzy przeżywają straszny pęd, mogą zobaczyć człowieka, który ma pokój, który, tak jak Pan Jezus powiedział do tej burzy, żeby się uspokoiła i nastała wielka cisza, to my możemy wprowadzać taką ciszę dzisiaj do ludzi, ciszy, której ludzie potrzebują. Kiedyś czytałem takie badania, że dzisiaj człowiek w ciągu godziny przyjmuje więcej informacji niż człowiek w czasach Jezusa przez całe swoje życie. W ciągu godziny nasze umysły przyjmują więcej informacji. Żyjemy w ciągłym hałasie, w ciągłym pędzie.
I myślę, że diabeł dobrze wie, co robi. Dlatego, żebyśmy się nie skupiali. I myślę, że często też Kościół bywamy też w tym momencie, żyjemy w tym świecie, normalnie funkcjonować musimy, ale często dajemy się także zagonić, przez to zaczynamy myśleć w ten sam sposób, zaczynamy bać się tych samych rzeczy. Ale Bóg nie mówi nam, że strach jest zły, ale o tym mówi nam o tym, że my powinniśmy gdzieś indziej lokować to, jak podchodzimy do danej sytuacji. To na nas Bóg dał pewną odpowiedzialność, na Kościół. Na nas jako na ludzi, którzy zostali powołani do zbawienia. Na nas, którzy wsiedli do tej łodzi i przeprawiają się na drugi brzeg, nie dlatego, że już są tak zmęczeni, że nie chcą dalej usługiwać, ale to jest część służby. Kiedy przeprawią się na drugi brzeg, kiedy wysiądą z łodzi, to będzie można powiedzieć, no to już problemy za nami, nie? Tamci uzdrowieni, tutaj nawet burza jest mu podległa, no to wiecie, kogo spotykają na drugim brzegu? Opętaną osobę. Można powiedzieć z deszczu pod rynnę. Kolejny problem. Opętana osoba, demon, straszna sytuacja. Pan Bóg prowadzi nas w miejsca, w których często bywa trudno. Pan Bóg prowadzi nas w takie miejsca i my za Nim podążamy, ale Pan Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi, na których inni mogą polegać, na których inni mogą się oprzeć. Nie dlatego, że jesteśmy wielcy, wspaniali, nie wiadomo jacy, a dlatego, że pokazujemy na Niego. W psalmie 62 czytamy takie słowo: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Wiecie, te słowa zapisał, nie wiem, czy ktoś z was lubi oglądać filmy historyczne, ja bardzo lubię, ja w ogóle lubię historię, ale jest taki film jak Kompania Braci. To jest prawdziwa historia. I tam jest taki człowiek, który jest jednym z głównych bohaterów, jest to pułkownik Winters. Ten człowiek był osobą wierzącą. On w swoim pamiętniku napisał właśnie ten werset, 62, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Żołnierze wspominali go tak, że kiedy byli pod najcięższym ostrzałem, to ten człowiek potrafił wyjść i innych zachęcać, aby pójść dalej, dlatego że w miejscu, w którym się znajdowali, zginęliby. W miejscu, w którym się znajdowali, były w sytuacji, w której zostali się pod ciężkim ostrzałem, wszyscy uciekli do rowów, a tylko on wyskoczył, zaczął ich poganiać, bo wiedział, że w tym miejscu nie mogą zostać, muszą iść dalej. Ten człowiek ufał Bogu, ten człowiek wiedział, do czego został powołany w tej armii. Ten człowiek, pomimo tego, że wszystko dookoła, sytuacja była bardzo trudna, to był dowódcą dla nich. I oni nawet po wojnie, wiele lat po wojnie mówili, że to był najlepszy dowódca, na jakiego trafili. To był człowiek pełen pokoju, chociaż dookoła panowała wojna, chaos, sytuacja, której chyba nawet sobie dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyobrazić, oglądając nawet takie filmy. Czasami przeżywamy rzeczy w życiu, których sobie nie zaplanowaliśmy. Właściwie większość takich rzeczy jest. Trudnych sytuacji nikt sobie nie planuje. Nikt nie mówi, no ja za rok o tej porze będę przechodził taką trudną rzecz i dzisiaj się muszę do tego przygotować. To tak nie wygląda, dobrze o tym wiemy, że kiedy wsiadali na łódź, nie myśleli o tym, że będzie wielki sztorm. Kiedy rozpoczynasz pewną działalność, kiedy zaczynasz głosić Ewangelię, kiedy podążasz za Chrystusem, dzisiaj z tego miejsca modliliśmy się o ludzi, którzy poszli za Jezusem, w miejscach, w których to ten koszt jest bardzo wysoki. W miejscach, w których tym kosztem często stanowi życie. Ale oni tego nie planują. My nie planujemy sobie problemów. Ale Bóg chce, żebyśmy w czasie burzy patrzyli na Niego. W czasie burzy skierowali naszą odwagę na Niego. W czasie burzy mieli nadzieję, że Bóg to zmieni, że to, dokąd płyniemy, ma sens, że to, co się teraz w moim życiu dzieje, może Ty tego nie rozumiesz. Może Ty tego dzisiaj nie pojmujesz, ale no ma większą wartość dla Boga. Wiecie, w czasach średniowiecza taki był sposób dowodzenia, że kiedy armie się biły, to mądrzy dowódcy zostawali na wzgórzach i dowodzili całością. Aleksander Wielki tak dowodził, wielu innych przywódców tak dowodziło. Dlaczego? Dlatego, że z góry byli w stanie widzieć całą sytuację bitwy. Dlatego, że widzieli, że w tym miejscu gdzieś już się wydawało, że bitwa jest przegrana, ale w innym miejscu strategia toczyła się w taki sposób, żeby całą bitwę wygrać. I gdybyś w tym momencie był w tym najtrudniejszym miejscu i patrzył tylko ze swojej perspektywy, to wydawałoby ci się, że nie, no to przegramy to.
Ale dobry wódz patrzył na całość i wiedział, że w tym miejscu jest teraz ciężko, żeby w innym można było coś innego zrobić. Może dzisiaj przeżywasz coś ciężkiego po to, bo Pan Bóg wie, że będziesz odpowiedzią dla innych, bo będziesz nadzieją dla tych, którzy nie będą wiedzieli, jak wyjść z tej sytuacji. Bo może Ty będziesz powołany do tego, żeby być jak ten Pan Jezus, który został wzbudzony w tym sztormie i wiedzieć, co zrobić, jak uspokoić, jak sprawić, jak skierować ludzki wzrok na to, żeby zapanowała cisza. Przełbica zbawienia. Mamy zakładać przełbicę zbawienia. Podoba mi się to porównanie, dlatego że przełbica to jest coś, co ogranicza twoje widzenie. Przełbica rzymska, w szczególności rzymska, to, wiecie, to nie był tylko kask, ale to były też takie, takie ochraniacze twarzy, policzków tutaj boków, aby nie było zranić. Ale to powodowało, że już nie wszystko widziałeś. Musiałeś ufać na temu, który stał obok ciebie. Polegać na człowieku, który był obok ciebie w szeregu. Ale więcej, przełbica przez długi okres noszenia w legionach rzymskich, pomimo że wkładano tam różne materiały, szczególnie te boki, które były takie dosyć luźne, je przywiązano sznurkiem, ale podczas walki i tak była dosyć, no tak dosyć topornie zrobiona i ona powodowała, że na twarzy zostawał ślad. Takiego żołnierza nawet wiele lat po służbie w Rzymie można było wiedzieć, że on służył w armii rzymskiej. Ale myślę sobie, jakież to jest niesamowite porównanie, jak zbawienie zostawia ślad na naszej twarzy. Jak zbawienie po prostu zostawia, przełbica zbawienia też powinna zostawiać ślad na naszym życiu. Powinna zostawiać ślad, który powoduje, że w inny sposób patrzymy na sytuację, która nas otacza. Powinna powodować to, iż kiedy przeżywamy tak duchowy sztorm, i nawet przyszedł do nas strach i przyszedł do nas to, co wydawało się, że nie powinno być, to mówimy, Bóg jest z nami. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Czy chcemy, żeby to było naszą prawdą? Czy chcemy, żeby tak właśnie było w naszym życiu? Czy chcemy, żeby te słowa nie były tylko takim wersetem, który sobie możemy powiesić nad łóżkiem? Czy chcemy, żeby te słowa były żywe? Od Niego jest zbawienie moje. Czym jest to zbawienie? Czym jest ta przełbica? Co daje mi zbawienie? Co tak naprawdę stało się, że jestem osobą zbawioną? To, że tylko ja już mam się dobrze? Czy rycerz ubierał tą przełbicę na głowę tylko po to, żeby jemu było dobrze? Czy po to, żeby nie został zraniony, ale nie został zraniony w bitwie? Wojna to jest straszna rzecz, ale my prowadzimy bój duchowy i nie możemy o tym zapominać. Pan Jezus o tym nie zapominał. Nawet kiedy spał, wstał, to on nie przeraził się. Powiem, no dobrze, ale on był Bogiem. Ale był też człowiekiem. On zgromił wiatr. Zgromił wiatr i nastała wielka cisza. Dosłownie jest napisane, że całkowita cisza. To jest ciekawe, bo taką ciszę, słowo, które tu jest odnośnie ciszy, może spowodować tylko Pan Bóg. Taką ciszę może zaprowadzić w twoim życiu tylko Bóg. Może dzisiaj w twoim sercu jest chaos. Może w twojej głowie jest milion myśli. To non-stop uciekające myśli w sprawie tego problemu, który dalej gdzieś masz za plecami. Może są myśli do brata, któremu nie przebaczyłeś i cały czas gdzieś to z tyłu głowy masz. Może jest coś innego, co przeżywasz i wiesz, że już dawno powinno być rozwiązane. Może cię to nawet oskarża dzisiaj w tym miejscu, że dalej nie rozwiązałeś tego problemu. Dalej jest w twoim życiu ten grzech. Ale Bóg wierzy, że dzisiaj nakłania nas do tego, żeby przyjść do Niego, żeby złożyć przed Nim to, żeby wylać, powiedzieć, Panie, ja nie mam takiej odwagi. Panie, boję się. Boże, wiem, że to, co jest w moim życiu, jest złe. A może Bóg powołuje cię do służby, przed którą się bronisz. Może to jest tak, że to Pan Bóg mówi do ciebie, wstań. Bądź nadzieją dla innych. Bądź światłem dla innych. Mówisz, nie jestem gotowy. I męczy cię ta myśl. A może jest to problem, tak jak ja ostatnio przeżywałem problemy w firmie i cały czas gdzieś myśli mi do tego uciekały. I tak Bóg wyraźnie mi pokazał, że skieruj swoje myślenie na mnie. Skieruj swój wzrok na mnie. Zanurz się w moim słowie. Może tego potrzebujesz. Może już dawno nie pamiętasz, kiedy sam miałeś czas z Biblią. Kiedy miałeś czas sam na sam z Bogiem w domu, w zaciszu. Kiedy słyszałeś, jak do ciebie mówi. Dobrze, każdy z nas coś innego w tym miejscu może postawić. Każdy z nas wie, co przeżywa w danym momencie. Wierzę, że to nie jest przypadek, że Bóg właśnie ten fragment dał mi na dzisiaj. Ale pytanie jest, co my z tym zrobimy? Czy będziemy ludźmi, którzy w tej skrajności, którą przeżywamy, oddamy to Bogu i powiemy, Panie, działaj. Może to będzie wymagało pewnie jakiejś ceny.
ceny tego, że poświęcisz czas i zaczniesz gdzieś wygospodarujesz czas, albo nie wiem, wstaniesz wcześniej, albo pójdziesz wieczorem spać później, żeby mieć czas na Boga, na czytanie Bożego Słowa. Większość problemów zaczyna się od miejsca i to często sobie powtarzamy u nas, nawet kiedy w Radzie Starszych rozmawiamy, że kiedy rozmawiamy o tym, gdzie rozpoczynają się problemy, to wiecie, to jest, wręcz czasami nawet mówimy, że to jest śmieszne, bo to jest takie proste. Dzieci na szkółce wiedzą, że trzeba czytać Biblię, ale większość problemów zaczyna się w tym momencie, kiedy przestajesz czytać Biblię, kiedy przestajesz mieć relacje z Bogiem, kiedy Boże Słowo, no nie mam czasu dzisiaj, może jutro. I tak mija miesiąc, tydzień. Ja współpracuję z małżeństwami też, to jest trudna służba, ale widzę też często, że w małżeństwach też problem pojawia się wtedy, kiedy małżeństwo przestaje czytać Boże Słowo, kiedy przestaje się razem modlić. To wymaga czegoś, to nie jest tak, że no fajnie, poczytam sobie. To wymaga, że znajdziesz czas w tym zabieganiu, w tej chaosie, w tych wszystkich obowiązkach, rano zawieźć dzieci, pojechać do pracy, zrobić to, jeszcze problemy. A ty chcesz mieć czas z Bogiem. Nie, to nie chodzi znowu o to, żeby kogoś tutaj poniżyć albo powiedzieć, wiesz co, no ja teraz nie mogę ci pomóc, bo ja teraz wyczytał Biblię. To też nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że ja sam znajduję czas kosztem swoim. Kosztem swojej wygody. Może to będzie wymagało innej ceny. Ceny tego, że wreszcie, żeby z tym grzechem skończyć, musisz przyjść do światła. Musisz przyjść do osoby, której ufasz i wyznać, że jest ten grzech, a nie ukrywać i w ciemności mieć cały czas ten problem nierozwiązany. To też wymaga odwagi. Aby nastała cisza w twoim życiu, to będzie wymagało odwagi. To będzie wymagało tego, że musisz wstać. To będzie wymagało, że będziesz musiał powiedzieć rzeczy może, które nie są łatwe dla ciebie samego. To może będzie wymagało tego, że będziesz służył i będziesz miał mniej czasu dla siebie. Może musisz zacząć czytać Boże Słowo i znowu stracisz czas. A może będziesz musiał coś wyznać albo kogoś przeprosić. Może będziesz musiał się uniżyć. Ja sam musiałem się niejednokrotnie uniżać i muszę często widzieć, jak to Pan Bóg musi być większy. To Pan Bóg ma działać w moim życiu. To On ma być tym celem mojego życia. To na Nim mam się opierać. To do Niego mam się upodabniać, a nie do tego świata. Ale panuje burza, panuje chaos. I co zrobisz z tym? Wyjdziesz stąd? Zostawisz ten temat? Stwierdzisz, że no może przemyślę? A może rozwiążesz temat? Pan Jezus stał i nastała cisza. Nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za 2 lata, nie za 15 dni ani godzin. Ale w tym momencie, kiedy to powiedział, nastała cisza. Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Czy chcesz, żeby ta cisza nastała w twoim życiu? Ta dobra cisza. Ta cisza, która uspokoi te wszystkie rozbiegane myśli. Ta cisza, która spowoduje pokój na nowo w twoim życiu, który przewyższa wszelki rozum, jak powiada Boże Słowo. I kiedy powiesz, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Kiedy twoja dusza się uciszy i spowoduje, że Bóg na nowo stanie się dla ciebie tym źródłem wody żywej. Jeśli tego pragniesz, to wierzę, że nie ma lepszego miejsca ani czasu na to, aby się pomodlić. Jeśli pozwolicie, chciałbym, żebyśmy się teraz jeszcze pomodlili na koniec właśnie o to. Jeśli potrzebujesz modlitwy, nie wiem, jakie macie zwyczaje, my u nas zazwyczaj wychodzimy do przodu, ale możesz tam być w miejscu, gdzie jesteś. Po prostu skłonić głowę i się pomodlić. Czuj się wolnym. Ale przyjdź do Boga. Kochany Panie, ja Ci dziękuję za Twoje słowo. Ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem, który ma moc, który potrafi uciszyć każdą burzę w naszym życiu. Niezależnie od tego, czy ona jest związana z naszym zdrowiem, pracą, rodziną, czy naszym samopoczuciem, Panie. Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, który ma siłę nawet pokonać depresję, bo Ty jesteś większy niż depresja. Ty jesteś większy niż cokolwiek innego. Ja tego nie umniejszam, Panie, ale ja wiem, że Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś żywym i Twoje słowo mówi, że jedynie w Tobie jest uciszenie mojej duszy, Panie. Ja tego doświadczyłem i wierzę, że Ty masz nie tylko dla mnie, dla każdego z nas tutaj na tym miejscu. Ja Cię proszę o każdą osobę tutaj na tym miejscu, która przeżywa trudny czas, która przeżywa, Panie, może taką burzę w swoim życiu. Ja proszę Cię, żebyś dotykał się dzisiaj tych, którzy potrzebują na tym miejscu Twojego dotknięcia, którzy potrzebują, Panie, tego, byś Ty, Panie, dotknął się ich, Panie. Proszę, byś przyszedł w swojej mocy, w uzdrowieniu, Panie, i w błogosławieństwie. Ty jesteś Bogiem, który, Panie, pokonuje nasze słabości.
który, Panie, wskazuje, Boże, gdzie jest rozwiązanie. Ja Ci dziękuję za to, Ojcze. Ja Ci dziękuję, że możemy polegać na Tobie. Ja Ci dziękuję, że w tej burzy, na tej łodzi nie jesteśmy sami, ale mamy Kościół i mamy Ciebie, Panie. A Ty jesteś Bogiem, który ma moc uciszyć tą burzę. Ja proszę Cię dzisiaj o każdą burzę w naszym życiu, która się dzieje teraz. Abyś Ty ją uciszył, abyś Ty ją uspokoił i aby Twój Święty Duch miał do nas przystęp dzisiaj. Duchu Święty, działaj nad nami. Duchu Święty, wypełniaj nas. Działaj, przełamaj nasze serca. Krusz i otwieraj. Przychodź ze światłem do miejsc, które może są już tak ciemne, że nawet my sami nie wierzymy, że tam może być światło, ale może być, bo Ty jesteś Bogiem, który jest początkiem i końcem, który ma władzę nie tylko nad, Panie, tymi żywiołami, ale także nad naszym życiem i okolicznościami. Oddaję Tobie cześć i chwałę. Amen.